Bardzo serdecznie wszystkim pozdrawiam, kłaniam się i bardzo się cieszę, że znów w tym roku przeżywamy tę niezwykłą łączność społeczną, wspólną z Ojcem Świętym błogosławionym Janem Pawłem II, że patrzymy ku niebu i patrzymy tak wokół siebie, czujemy się siostrami, braćmi. Drodzy Państwo, Pan Bóg zapewne prowadził tak Jana Pawła II, aby mógł być rzeczywiście człowiekiem dialogu. Tak go wychowywał po swojemu darami Ducha Świętego, darami o jego osobowości, a on przyjmował to Boże oddziaływanie, pozwolił się prowadzić, pozwolił się wychowywać. I tak nam urósł na mistrza dialogu. Proszę pozwolić, że tak przypomnę taki szczegół, który świadczy o usposobieniu ludzkim i może nawet tu powiedzmy też biskupim Jana Pawła II. Mianowicie było jakieś duże zgromadzenie kapłanów diecezji krakowskiej, kiedy jeszcze Karol Wojtyła był tam biskupem. No i w tym tłumie księży kilkuset, gdzieś tam sobie jeden taki gaduła w czasie wystąpienia biskupa coś tam podszeptywał, gadał z sąsiadem. A biskup Wojtyła tak popatrzył w jego kierunku, pokiwał głową i powiedział: oj, posiedzi ksiądz w czyśćcu za to gadanie. A on tak się poderwał, mówi: tak, tak, nawet wiem, jak będę cierpiał. No, będę musiał czytać Osobę i Czyn. To była taka bardzo trudna książka Wojtyły. Uśmiechnął się biskup, machnął ręką i wszystko szło dalej. To właśnie to usposobienie widział najpierw człowieka i po ludzku się to wszystko zakończyło, a swoje zrobił, że tak też przeszkadzać nie uchodzi. Drodzy Państwo, wpatrujmy się w Jana Pawła II, który zawsze widział człowieka, starał się z tym człowiekiem spotkać, starał się go zauważyć, pokazać szacunek, starał się jakby wmyśleć, wczuć w sytuację drugich. Miał to pozytywne nastawienie, życzliwości, dobrej woli, dogadywania się, ale równocześnie umiał bardzo mocno stać przy prawdzie, przy dobru, przy nauce Bożej, ale ta twardość stanowiska nie oznaczała twardości wobec człowieka. To jest właśnie to mistrzostwo Jana Pawła II, które tak w jakimś tylko krótkich sygnałach próbuję jakoś wspomnieć. A dla mnie takie wspomnienie też takiego papieża, człowieka dialogu w 91 roku, kiedy zostałem biskupem. W te wakacje dane mi było spotkać się z Ojcem Świętym w zakrystii Kościoła Mariackiego w Krakowie w czasie jego wizyty w Polsce. Przedstawiano mu tych nowych, mnie też. On tak popatrzył do góry, uśmiechnął się serdecznie, mówi: taki duży, taki młody. Teraz by pewnie powiedział: taki siwy, taki stary. Proszę Państwa, to tylko takie wzmianki, bo te wszystkie oczywiste, oficjalne wykłady, to my o dialogu sobie możemy wyobrazić i usłyszeć. Niech to nasze spotkanie tutaj przebiega też w tej atmosferze spotkania, szacunku, życzliwości, zrozumienia i niech pomoże nam nawiązywać na co dzień dialog z Bogiem, z Jego świętymi i dialog z tymi, których Bóg uczynił naszymi siostrami i braćmi. Dziękuję bardzo za cierpliwość.